Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witamy serdecznie na Studium Biblii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj mamy okazję już po raz ostatni rozmawiać i dyskutować o Jeremiaszu, o jego proroctwach i jednocześnie zobaczyć, czy te słowa, które powstały ponad 2500 lat temu, są dla nas ważne, są istotne i czy faktycznie możemy je zastosować w naszym życiu. Temat na dzisiejsze studium to nauki z Księgi Jeremiasza. Dzisiaj Biblię będziemy studiować razem z Doroty, Joasią i Igorem. Ja mam na imię Małgorzata. Przed studium Biblii pomodlimy się. Zapraszam, Igor. Panie Boże, dziękuję Tobie za ten dzień, który jest. Panie, za to, że Ty dajesz nam zdrowie, opiekujesz się nami. Panie, prosimy, abyś Ty dał nam teraz otwartego umysłu, aby Ty Twoim Duchem Świętym przemówił do nas, abyś Ty, Panie, przemówił do naszego sumienia, do naszej duszy przez właśnie tą Księgę Jeremiasza. Oddajemy się w Twoje ręce, my Ciebie uwielbiamy i wywyższamy. Oddajemy się podczas tego studium. Niech będzie Tobie chwała na wieki. Amen. Amen. Z Księgi Jeremiasza wypływa bardzo wiele lekcji. Księga Jeremiasza dla niektórych wydaje się księgą bardzo surową, a Bóg przedstawiony w Księdze Jeremiasza może wydawać się też bardzo surowy. Jaki jest faktycznie ten Bóg Jeremiasza? Czy jest taki ostry, surowy, karzący, czy może jednak jest też miłujący? Może Igor, poproszę Cię o przeczytanie tekstu z Księgi Jeremiasza, 11 rozdział, 22 werset. Tak mówi Pan zastępów. Oto ja ukażę ich za to, ich młodzieńcy padną od miecza, ich synowie, ich córki pomrą z głodu. I może nie zakończymy na tym tekście, tylko przeczytamy jeszcze inne też z Księgi Jeremiasza. Joasiu, jakbyś mogła przeczytać tekst z Księgi 31, 3 werset i 9. Miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. Oto przyjdę z płaczem, a ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód, drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym. To jaki jest w końcu ten Bóg Jeremiasza? No właśnie, wydawałoby się, że ma dwa oblicze. Czytając pierwszy tekst albo ten drugi, widzimy zupełnie dwa różne obrazy Pana Boga. Ale no, mnie się wydaje, że z Bogiem jest tak, jak rodzic z dzieckiem. To znaczy, kochamy swoje dzieci i bardzo często, kiedy widzimy, że coś złego one robią, po prostu je napominamy. Raz, drugi, trzeci. Czasem posłuchają za pierwszym razem, a czasami trzeba wiele razy. A czasami muszą ponieść konsekwencje, jeżeli się nie posłuchają. I tak samo jest z Panem Bogiem. Mimo to, że zwraca nam na pewne sprawy uwagę w taki czy w inny sposób i jest surowy, to tak naprawdę czyni to z miłości, tak jak rodzice czynią z miłości i każą w jakiś sposób swoje dziecko dla jego dobra, żeby ono zobaczyło, że rzeczywiście to, co chce zrobić, nie jest właściwe. I Pan Bóg dokładnie tak samo z nami postępuje. Kieruje nim tylko i wyłącznie miłość, a od nas zależy, no, czy my z tego skorzystamy, czy też nie, czy będziemy po prostu ponosić konsekwencje własnych błędów. A czy łatwo jest zrozumieć to, że jeżeli ktoś nas karze, w tym i Bóg, to czy faktycznie wypływa to z miłości? Czy Izraelici to rozumieli? Bóg naprawdę jest niesamowity wtedy, kiedy chce właśnie pokazać, że nas kocha i tym samym czasie właśnie pokazuje, że my idziemy niewłaściwą drogą. Mi się wydaje, że tutaj nie tyle Jeremiasz miał dylemat w ogóle z narodem izraelskim, ale tak samo Pan Bóg. Bo przecież Pan Bóg naprawdę kochał ten lud. Cały czas kocha. I oczywiście
widział, że nie da się dłużej tak żyć, prawda, z tym grzechem, z ich grzechem. Nie można tyle tolerować i żeby oni szli sobie tam, gdzie oni chcą, tak? W swojej pobożności, w czczeniu Boga. I właśnie to jest najtrudniejsze wtedy, kiedy kogoś kochasz, naprawdę pokazać mu, gdzie jest właściwa droga. Tak samo jak jest z dzieckiem, kiedy chcesz, no, widzisz, że musisz mu pomóc. Czyli musisz wyprostować jego drogi, pokazać mu, gdzie jest właściwa droga, przez którą przez całe życie musi iść. A ten sam wiesz, że nie możesz go skrzywdzić, bo za bardzo właśnie, albo w ogóle skrzywdzić, prawda? Bo to znowu to zmieni jego stosunek do ciebie i w ogóle do świata. I zwątpi w twoją miłość. I właśnie taki sam uważam, że dylemat właśnie miał Bóg. Może trochę z innej perspektywy Pan Bóg na to wszystko patrzy, tak? Ale właśnie tak widzę, że to nie jest tak łatwo zanim powiedzieć komuś, kogo się kocha, nie tylko powiedzieć, tylko zrobić tak właśnie, żeby go ukarać. Tak? Dlatego, że właśnie zrobił coś złego. Wiele łatwiej jest karać kogoś, na przykład jakichś ludów innych pogańskich. Dla Pana Boga uważam, że było może łatwiej, o wiele trudniej jest, kiedy jest ktoś, kogo naprawdę kocha. Ja jeszcze chciałam właśnie na twoje pytanie odpowiedzieć. Czy rzeczywiście czuć, że to jest Bóg miłości, tak? Czy czujemy, że Bóg nas kocha, kiedy nas napomina? No właśnie, też możemy tutaj przyrównać rodzic-dziecko. No, przynajmniej u nas tak jest, nie wiem jak u innych, ale kiedy widzimy, że nasze dziecko coś źle robi, no to nie jest tak, że od razu bierzemy i mówimy, słuchaj, masz tu karę. Tylko najpierw poprzedzamy to jakimiś formami napomnień, właśnie zwracania uwagi. Jest to czasami kilkakrotnie i dopiero wtedy ewentualnie, jeżeli nie ma jakiejś reakcji ze strony dziecka, no to wtedy dochodzimy do punktu jakiejś tam kary, czy po prostu tych takich konsekwencji tak zwanych. Dlatego Pan Bóg tak samo nigdy nie zrobił tak, że zanim napominał, to od razu ukarał. Zawsze przed tym szło właśnie napomnienie. To jest, myślę, bardzo ważne, dlatego że to nam właśnie mówi, że Bóg nas kocha i dlatego czyni to z miłości. No ja może jeszcze dodam, że patrząc na w ogóle i na Księgę Jeremiasza, i na cały Stary Testament, i całą historię zbawienia, to zdecydowanie Bóg dla mnie jest Bogiem cierpliwym. Ile znosi zdrady Jego ludu, odejścia, On cały czas próbuje, cały czas chce ten lud do siebie przyciągnąć. Ale odnosząc się do naszego życia, jeżeli Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, karzącym, kiedy trzeba, cierpliwym, kochającym przede wszystkim. Czy wy w waszym życiu, kiedy były takie momenty, czy faktycznie czuliście, że Bóg jest tym miłującym Bogiem? Ja urodziłam się w domu, czy w rodzinie chrześcijańskim. I może tak niefortunnie przez całe życie w jakiś sposób znałam Pana Boga, wierzyłam. Pamiętam, że był taki konkretny moment, kiedy czułam wyraźnie, że Pan Bóg mnie woła do Jego służby. Ale w moim przypadku to nie był jakiś jeden konkretny moment, ale naprawdę przez moje całe życie czuję, że Pan Bóg mnie kocha, czuję, że Pan Bóg jest kochającym Bogiem. Przez to po prostu, co się dzieje wokół mnie, jak może nieraz Pan Bóg uratował, czy to była moja siostra, kiedy było w bardzo poważnym przypadku samochodowym, czy jak patrzę na moje dzieciństwie, które po prostu było nieciekawe, a jednak Pan Bóg zawsze pozwolił, że było ktoś w moim życiu, który kierował mnie w właściwym kierunku. Wtedy zawsze byłam świadoma, że to jest dzięki Panu Bogu i dzięki temu, że On mnie tak bardzo kocha i że On bardzo chce, żebym miała szansę Go poznać, Jego prawdę i mieć szansę na życie wieczne. To jest tylko dzięki Jego miłości. No, dla mnie za każdym razem, jak mam to przekonanie i widzę, że Bóg przebacza mi grzechy, to jest ten moment, kiedy czuję, że On faktycznie mnie kocha. Ja miałam też taką trochę skomplikowaną sytuację rodzinną. Jestem trochę z takiej patologicznej rodziny. I to, że Bóg w ogóle wyrwał mnie z tego środowiska,
Bo z niektórych środowisk trudno się wyrwać i potem trudno wręcz uwierzyć, że ktoś wyszedł i jest normalny, mając taką historię. No i oczywiście ten moment, kiedy faktycznie zaczęłam czytać Biblię, nawróciłam się, to był ten moment, ale ja potem znowu od Boga odeszłam. I potem wiele razy naprawdę czułam w najróżniejszych sytuacjach, że Bóg mnie do siebie woła. I to, co pomiędzy tymi latami robiłam i to, że Bóg takie rzeczy potrafi wybaczać i potrafi wybaczać i przyjmować człowieka z powrotem, bez względu co zrobił, jeżeli chce do Boga wrócić, to jest dla mnie największy obraz miłości Boga. To tak dodam ze swojej strony, że doświadczyłem właśnie wtedy, kiedy byłem w największym dołku, w zasadzie psychicznym i duchowym w jakimś tam sensie, i po prostu Pan Bóg tak się zbliżył do mnie i w zasadzie wyciągnął mnie, po prostu zrobił taki cud w życiu, wyciągnął mnie właśnie z tego dołku. I ja byłem w kompletnym szoku, że Pan Bóg jakby zszedł do tego dołka, gdzie ja byłem. I to naprawdę niesamowicie właśnie potem w ogóle ukierunkowało w ogóle moje życie potem. I ja już zawsze szukałem właśnie Boga, jak tylko mogłem, ale też ciekawe było, miałem takie doświadczenia właśnie, kiedy na przykład ktoś stawał przeciwko mnie. Mi się wydawało, że też osoba, która jest w kościele na przykład, ma jakąś wartość, prawda, to kiedy wiedziałem, że Pan Bóg właśnie działa na moją korzyść, że ja, który w zasadzie nie mam mocy, nie mam siły, nie mam jakby sposób przebicia, bronić, to właśnie Pan Bóg jest po mojej stronie staje. I ja powiem szczerze, że właśnie kiedy widzę Boga, który tak działa, nie tylko, że pokazuje jakby moją wartość, nie, że Panu Bogu zależy bardzo na mnie, to wtedy ja wiem, że tak samo przebaczę moje grzechy, ale przede wszystkim właśnie rozumiem, że naprawdę musi bardzo chyba temu Panu Bogu zależeć na mnie i musi mnie kochać, prawda? I uważam, że właśnie to jest niesamowite, kiedy widzisz właśnie, że Pan Bóg stawia się właśnie za ciebie, tak? Jednak jemu zależy bardzo na ciebie i mi się wydaje właśnie, że taki obraz, kiedy widzimy właśnie Boga w takim obrazie, to jest właśnie niesamowite, pokazuje rzeczywiście Jego miłość. Mi jest zawsze bardzo smutno, kiedy ludzie uważają, że to jest wina Pana Boga za te wszystkie przykre rzeczy, które dzieją się wokół nas. Tak samo jak tu u Jeremiasza, tak, że niby ta kara, ta przykra sytuacja, ta niewolnictwo, to wszystko jest wina Pana Boga. Ludzie mówią, że ludzie umierają, są głodni, czy w Afryce, czy umierają przez wojnę. I to jest, nie wiem, brak mocy Panu Bogu, że Pan Bóg po prostu tak pozwala. I nie dadzą sobie sprawy, że to jest nasza wina. Nie wiem, ja jestem po prostu inna, że zawsze biorę wszystko do siebie i uważam, że wszystko jest moja wina. Ja jakoś naprawdę w różnych sytuacjach, kiedy ja popełniłam błędy, wiedziałam, że ta kara albo ta dyscyplina, to co musiałam robić, czy uciec od jakiegoś miejsca, czy rezygnować z czegoś, albo stracić nawet reputację, to nie było to, że Pan Bóg chciał mnie karać tak bardzo, bo On to lubi. To jest moja wina. Musiałam naprawdę być odpowiedzialna za swoje błędy. I czasem to nie jest tylko błędy z mojego życia, ale z mojego pokolenia, z mojego narodu. Za to, że po prostu jestem człowiekiem i my wszyscy grzeszymy, to jest konsekwencja. Ja też nieraz muszę nosić konsekwencje za grzechy, które my wszyscy robimy. Ja nie sądzę, że to jest jakaś dojrzałość, bo nie jestem osoba bardzo dojrzała, jeżeli chodzi o duchowe sprawy. Ale to po prostu wydaje mi się oczywiste, że nie jestem dobra osoba, więc kiedy robię złe rzeczy, będzie to czuć. Moje dzieci będą to czuć. Moje wnuki kiedyś, na pewno. To nie jest wina Pana Boga, że my musimy nosić konsekwencje za to, co my robimy. No, jest postać, która zdecydowanie jest winna temu, co się dzieje złego na świecie. I to jest szatan. I to jest oczywiste. I to on jest tym największym oskarżycielem. On będzie oskarżał ludzi, on oskarżał Boga, on oskarżał Jezusa. Dla niego wszyscy są niesprawiedliwi, dla niego wszyscy są niegodni zbawienia, dla niego wszyscy są winni. I pewnie w nas też takie poczucie winy chce wyrobić,
żebyśmy zwątpili. Bóg uczy zupełnie czegoś innego. Bóg uczy właśnie tego przebaczenia. Bóg chce nam dać szczęście. On jest kochającym Bogiem. Czasem zsyła na nas doświadczenia, żeby nas nauczyć. Ale faktycznie wszystko zło, co się dzieje, jest z powodu szatana i wyborów ludzi, którzy go słuchają. Ale faktycznie, tak jak powiedziałaś, zniekształca to obraz Boga, ale to też o to szatanowi chodzi, żeby zniekształcać obraz Boga. Ale dlatego Bóg dał nam umysł i myślenie, żebyśmy czytając Biblię rozpoznawali prawdziwy charakter szatana i prawdziwy charakter Boga. Może w kontekście przeczytam jeden tekst z Księgi Jeremiasza. To jest 10 rozdział, 23-24 werset. To jest naprawdę piękny tekst. Zobaczcie. Jeremiasz mówi tak. Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem. Karcz mnie, Panie, ale według sprawiedliwej miary. Nie w swoim gniewie, abyś mnie nie zniewieczył. Właśnie to jest taki tekst, który pokazuje, że jednak czasami robimy błędy, ale i tak Pan Bóg nam to wszystkim kieruje. Mi się wydaje, że właśnie my powinniśmy się nauczyć, że tak widzę jak w swoim życiu, że właśnie Pan Bóg pokazuje mi cały czas, że muszę otworzyć oczy na całe dobro, które Pan Bóg mi robi. Bo my często właśnie widzimy tylko to, co jest złe, prawda? Albo mamy tendencję widzieć właśnie, że coś się dzieje z powodu mojej winy, mojego grzechu. Dlatego, że ja tak zrobiłem. Ale zobaczcie, ten tekst mówi, że Pan Bóg jednak kieruje życie każdego człowieka. I tu Jeremiasz widzi, że Pan Bóg będzie karał, ale mówi, Panie Boże, według Twojej sprawiedliwości, według tego, jak Ty widzisz, nie jak ja czasami jestem winny, prawda, albo zły, ale według tego, jak Ty właśnie będąc sprawiedliwy, ale właśnie tak, żebyś mnie nie zniszczył, tak? I właśnie my powinniśmy cały czas patrzeć na Boga jako tego, który chce naszego dobra. Naprawdę Mu zależy na nas i chce naszego dobra. I tu mi się wydaje, że to jest niesamowite, żebyśmy rozumieli, że Pan Bóg może nas karać, ale tylko w tym, żeby nam tak samo właśnie dać to dobro. Tak też. No jeszcze są takie właśnie słowa zapisane w Biblii, że kogo Pan Bóg miłuje, tego karci i smaga. No to też po prostu dużo to mówi o tym. To może ja jeszcze też na koniec tych myśli przeczytam tekst z Księgi Jeremiasza, 29 rozdział i 11 werset. Piękny tekst. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Piękne słowa. One bardzo często mi służą jako taki drogowskaz w takiej codzienności, bo jesteśmy tak atakowani różnymi złymi wiadomościami zewsząd i człowiek naprawdę jakby tak skupił się na tym wszystkim, to żyje taką trwogą i zaczyna się lękać tego wszystkiego, że coś na niego też może złego przyjść. I właśnie te słowa bardzo często sobie w głowie przypominam, że ja wiem, jakie mam o was myśli o pokoju, a nie o niedoli. I to też w piękny sposób właśnie pokazuje charakter Boga, Jego miłość do nas. Dla mnie to jest osobiście bardzo budujący tekst, także dziękuję Ci, że go przeczytałeś. Może coś jeszcze dopowiem, bo ten tekst jest takim początkującym tekstem w Księdze Jeremiasza, który Jeremiasz potem powtarza w zasadzie w następnych rozdziałach takie stwierdzenie objawia się wam, to jest 14 werset tego 29 rozdziału. Objawia się wam, mówi Pan, odmienię wasz los, zgromadzę was. I właśnie te słowa, one w Księdze Jeremiasza powtarzają się cały czas. Mam tu zaznaczone na zielono, że to jest 30 rozdział, trzeci werset. Prawda? Dokładnie tak samo. Oto idą dni, mówi Pan, że odmienię los mojego ludu. Potem mamy dalej 18 werset. Tak mówi Pan, oto ja odwrócę los namiotów Jakuba. Potem 30 rozdział, 23 werset. Tam jest przy drugiej połowie wersetu, gdy odmienię ich los, niech ci błogosławi Pan. Czyli cały czas właśnie po tych słowach Jeremiasz pokazuje, że chociaż ten lud był taki zły, zrobił niesamowite złe rzeczy, zgrzeszyli naprawdę potwornie wobec Pana Boga, to i tak Pan Bóg, chociaż ich ukarał, ale właśnie Pan Bóg i tak chce odmienić ich los. Właśnie dlatego, że kocha. Że ten grzech, jego miłość przerósł grzech, który człowiek zrobił, prawda? Czyli to cały naród ludzki właśnie dokonał.
I mi się wydaje właśnie, że często widzę, że nawet jak ja pójdę gdzieś w inną stronę, jak mówiłem wcześniej właśnie z tego ten tekst, że Pan Bóg jednak kieruje życie każdego człowieka i ma w jego ręce życie człowieka, to właśnie Pan Bóg z powrotem na tej chce jednak z powrotem właśnie sprowadzić tam, gdzie on chce, prawda, na tą właściwą ścieżkę. I mi się wydaje, że właśnie tu jest taka wielka nadzieja, która pokazuje Księga Jeremiasza, że nie daj Boże, gdybyśmy naprawdę zgrzeszyli, odeszli od Pana Boga i byśmy się nawrócili, albo naprawdę chcieli pójść z powrotem, to Pan Bóg odwróci kompletnie nasz los. W jedną stronę, jakbyśmy szli. Mi się wydaje, że to jest niesamowite właśnie w tym przesłaniu Księgi Jeremiasza. No ja jeszcze dodam coś ze swojego doświadczenia, co robię, jak jestem może troszeczkę w gorszym humorze, jest mi troszeczkę gorzej. Czytam Biblię i takie teksty, gdzie jest na przykład w tym wersecie 11, w rozdziale 29, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, zmieniam sobie na o tobie, żeby odbierać te teksty tak, jakby były kierowane do mnie. Doli tobie zadedykuję. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o tobie, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować ci przyszłość i natchnąć nadzieją. Dziękuję bardzo, się zruszam po prostu na sam myśl. Tak. Ale śpiewamy, tak? Ja często śpiewam w domu, jestem mama od niedawna, od 3 lat i staram się naprawdę śpiewać w domu z moim synem. Jezus cię kocha, tak? I łatwo jest mówić, Jezus mnie kocha. Czy naprawdę chcemy Jego miłość? Bo właśnie to, co mówimy, że Jego miłość, po prostu, bo jaka jest Jego miłość, musi nas zmienić. I jest taki super przykład tego, co musi robić gąsienica. On nie może zostać gąsienicą. Jeżeli on chce stać się motylką, on musi się zmienić całkowicie. I to może być trudne, to może być bolesne, tak jak ta kara, ale jest potrzebne, żeby on się stał tą piękną motylką. Ta miłość jest po prostu niepojęta dla nas. My kochamy nasze dzieci, kochamy naszych partnerów, kochamy naszą rodzinę, ale nie kochamy często tą miłość Pana Boga, bo to jest Jego miłość. Staramy się, żeby iść w takim kierunku, żeby się uczyć kochać tak jak On. Ale zawsze jesteśmy tak daleko od tego. Nie rozumiemy, jak On to robi. To kosztuje nas wszystko, ale to jest najpiękniejsza rzecz, jak wreszcie pozwolimy Pana Boga nas kochać i się zmienić. Zmienić nas. Ja też myślę, że inaczej też rozumiemy tą miłość Bożą, jeżeli we własnym życiu doświadczymy Jego właśnie miłosierdzia. No bo dużo czytamy, że Bóg jest łaskawy, miłosierny i tak jak Doli mówi, nie do końca zdajemy sobie sprawy. I piękny przykład kobiety nierządnicy z Pisma Świętego. Ona tak naprawdę wtedy, dopiero kiedy była przed Jezusem, pełna grzechów, doznała Jego łaski i miłosierdzia. Ona dopiero doznała tego tak naprawdę. Ona dopiero to zrozumiała, kiedy Pan Jezus powiedział do niej, idź i nie grzesz więcej, ja cię nie potępiam. Ja myślę, że człowiek dosłownie, kiedy dopiero na własnej skórze odczuje, jeśli coś w życiu złego zrobił, tego Bożego miłosierdzia, to jest w stanie pojąć ogrom łaski i miłości Bożej. To jest takie cudowne właśnie, że Bóg nas nie odtrąca. I ja też miałam w swoim życiu wiele takich sytuacji, gdzie po chrzcie szłam nie w tą stronę, co potrzeba. To może nie było jakoś tak widoczne, tak, na zewnątrz, ale gdzieś wewnętrznie po prostu byłam jakaś zbuntowana, coś mi nie pasowało. Ale nigdy Pan Bóg się ode mnie nie odwrócił. Zawsze stawiał mnie z powrotem na tej właściwej drodze. Ale musiałam osobiście doświadczyć Jego łaski i tego miłosierdzia. Dlatego wierzę, że Bóg mnie kocha i ukochał tą odwieczną miłością. Bóg nas kocha, Jego miłość jest wielka, a jak my możemy się Bogu odwdzięczać, czy jak Jemu my możemy okazywać miłość? Izraelici w czasach Jeremiasza zdecydowanie mieli pewien problem, żeby tą miłość okazywać i nie do końca to rozumieli. Może Doli, poproszę cię o przeczytanie z tekstu z Księgi Micheasza, 6 rozdział, wersety od 6 do 8. Z czym mam wystąpić przed Panem?
pokłonić się Bogu Najwyższemu? Czy mam wystąpić przed Nim z całopaleniami, z rocznymi czelętami? Czy Pan ma upodobianie w tysiącach baronów, w dziesiątkach tysięcy strumienni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko, na oczyszczenie mojego grzechu? Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Teksty wydawałyby się bardzo oczywiste i wszyscy wiemy, co jest najważniejsze. Prawo Boże, miłość do bliźniego. No, w tych czasach my już ofiar z baranów nie składamy, oliwy nie wylewamy, ale co według Was w dzisiejszych czasach może być takimi całopaleniami i ofiarą? No mi się wydaje, że takie codzienne chodzenie z Bogiem. Mojej takiej szarej codzienności, wśród wielu trosk i różnych spraw, po prostu bycie z Panem Bogiem, kierowanie swoich myśli do Niego, żeby Pan Bóg jednak czuł, że nie zawsze, kiedy jest pięknie, ładnie w moim życiu lub kiedy jest źle, tak jest takie przysłowie jak trwoga to do Boga. Ja bym chciała z Panem Bogiem tak chodzić zawsze, czy jest dobrze, czy jest źle. I staram się to robić w codzienności. Wiadomo, że dzień jest różny, nie zawsze się uda zamknąć do swojej izdebki, do tego pokoju i obcować, prawda, z Bogiem. Ale staram się właśnie, tak jak Enoch, cokolwiek robię, to po prostu rozmawiać, kierować swoje myśli do Boga. To mi pomaga, to mi daje takie poczucie tego, że ja mam z Bogiem łączność, że to nie jest tylko na zasadzie, że ja przyjdę w modlitwie, nagadam, przedłożę swoje tylko oczekiwania i prośby, ale że ja prowadzę z Bogiem jakiś dialog, że ja w ciągu dnia proszę Boga, żeby mówił do mnie, żeby mnie kierował, więc moje uszy też nastawiam na słuchanie Jego głosu. To jest takie bardzo pomocne, żeby tą relację z Bogiem właśnie, żeby ten wzrok był cały czas na Jego skierowany. I dla nas mam jest to bardzo taka fajna naprawdę metoda, kiedy jesteśmy zabiegane, spracowane bardzo często, właśnie w tych takich sytuacjach skierować do Boga szybko myśli. I wtedy się wyciszamy, wtedy jest po prostu fajnie. No. Tak mi się wydaje, tak na mnie to dobrze działa. Izraelici za czasów Jeremiasza myśleli, że oni wszystko robią dobrze. Oni sobie nie zdawali sprawy z tego, że ich ofiary, całopalenia to nie jest to, co Bóg od nich chce. Ten żywy kontakt z Bogiem to jest zdecydowanie ta dobra rzecz. Ale co, czy w naszym życiu też może się dziać, może się zaistnieć taka sytuacja, że nam się wydaje, że wszystko robimy dobrze, a jednocześnie Bóg może skierować do nas takie same słowa. Nie chcę Twoich całopaleń i ofiar. Jakie zachowania te niezaakceptowane przez Boga mogą teraz występować? No bo tak jak mówiłam, już nie wylewamy oliwy, baranów nie składamy, ale czy coś w naszym życiu możemy robić takiego, co jednak Bogu się nie podoba? Myślę, że często, bo dlatego, że właśnie Pan Bóg pokazuje, że raczej On określa, w jaki sposób powinniśmy jakby z Nim przebywać. On mówi nam, jak powinniśmy być z Nim w modlitwie, autentyczni. Nawet tak samo, jeżeli chodzi o miłość, którą myśmy mówili teraz niedawno. Zobaczcie, w pierwszy list Jana, w 4 rozdziale, w 7 wersji jest napisane tak. Nie, przepraszam, 10 werset. 4 rozdział, 10 werset. Na tym polega miłość. Że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako błaganie za grzechy nasze. Czyli jest tak, że ja odpowiadam tylko na tą miłość, którą Pan Bóg mi okazuje. Prawda? Ale to jest Jego miłość. To znaczy, że On mnie docenił. Znaczy, On mnie zauważył jako ktoś, kto jestem wartościowy w Jego oczach. Prawda? I właśnie ja muszę cały czas zobaczyć, jak On przedstawia prawdę. Nie moją prawdę, ale jak On przedstawia prawdę. Jaka jest duchowość, nie jak ja sobie wyobrażam tą duchowość, tylko jak On przedstawia tą duchowość. I wtedy, kiedy szukam, prawda, to wtedy ja rozumiem na przykład Pisma Świętego i z kontaktu sobie z tego z Bogiem, właśnie jak powinna wyglądać ta właściwa pobożność. Jak ja powinien
powinienem też odpowiadać na tą miłość, którą Pan Bóg ma do mnie. Bo, przepraszam, ja nie mogę generować z siebie miłość. Tylko i wyłącznie dziękować Mu i zawdzięczać tą miłość, którą On ma do mnie przecież, prawda? Dobrze, ale czym tak naprawdę jest ta prawdziwa pobożność? Na pewno prawdziwa pobożność to nie jest chodzenie do kościoła. W sensie, że nie możemy uważać, że chodząc raz w tygodniu na nabożeństwie, czy nawet dwa razy w tygodniu na spotkanie modlitewne, że jesteśmy jakoś, nie wiem, bezpieczni. Tak? Fajnie jest też myśleć, że tym bardziej nie jestem samochodem, dlatego że stoję w garażu. Nie jestem chrześcijaninem, dlatego że akurat jestem w budynku kościoła. To może być taki pusty rytuał. Jest ważny i niekoniecznie jest pusty, ale to nie jest to, co nas ratuje. I jest wiele osób, które uważają, gdyby tylko na przykład moja rodzina czy osoba blisko mnie mogłaby po prostu wyjść przez te drzwi, iść do kościoła, jest ratowane, wszystko w porządku. Ja chodzę, wszystko jest dobrze. Słucham kazanie, dam dary, wszystko w porządku. To wcale nie jest to. To może być taki pusty rytuał, który wcale Panu Bogu nie podoba, jeżeli nasze serce nie jest w właściwym miejscu. Nie wiem, co wy na to. No, ja zawsze pamiętam o tym przykładzie, który porusza mnie, jak wdowa dawała na dar grosik, a obok jakiś bogaty człowiek dał dużo. I ten grosik, to tylko Bóg mógł zauważyć szczerość tego daru. Nikt z ludzi by tego nie zauważył i nikt z ludzi by nie docenił daru tego jednego grosza przez starszą osobę. I możemy na pokaz dawać olbrzymie dary, możemy finansować jakieś przedsięwzięcia, tylko Bóg zna serce. I drugi przykład, przychodzisz do mnie, ale gniewasz się ze swoim bratem, to idź najpierw i się z nim pogódź. Czyli faktycznie praktyczne wyżywanie wiary w Boga. Jeżeli Bóg jest dobry, dał nam zasady życia, chce, żebyśmy to wyżywali. Teraz aż mi się nasuwa takie pytanie, czy jest ktoś, z kim jesteście na przykład pogniewani? Albo jesteście na kogoś obrażeni, albo kogoś nie lubicie, albo kogoś obmówiliście przez ostatnie parę dni. Może trzeba wrócić do niego, przeprosić, powiedzieć, pogodzić się. To są takie rzeczy, które dla mnie są taką prawdziwą pobożnością. A Doroty, jeszcze do tego, co ty mówiłaś z chodzeniem do kościoła, powiem szczerze, że się zaskoczyłam i w Księdze Jeremiasza też jest tekst, który o tym mówi. Joasiu, jakbym mogła cię prosić o przeczytanie z rozdziału 7 Księgi Jeremiasza, teksty 9 i 10. Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywo przysięgacie, składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie, a potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem i mówicie: jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości. No właśnie. To jest to. To są takie dwie natury człowieka, taka właśnie obłuda. Ja myślę, że no, też żyjemy w takich czasach końca i Jeremiasz też, będąc prorokiem, no są też proroctwa na ten temat, że w czasach ostatecznych no, ludzie będą tacy właśnie. I moje doświadczenie osobiste nauczyły mnie takiej czujności, że właśnie szatan chodzi jak ten lew koło ryczący, prawda? I jeżeli tylko gdzieś znajdzie jakąś szparkę, właśnie takie zwykłe, codzienne rzeczy, że my się nie zastanawiamy, czy kogoś obgadujemy, czy komuś coś żeśmy przebaczyli. To są niby może takie drobne rzeczy, ale one są właśnie istotne w chodzeniu z Bogiem. Bo one stanowią o tej właśnie wartości i o tej szczerości mojego serca. Bo tak jak Doroty powiedziała, że no, nie sztuką jest na pokaz, tak, te obrzędy czy tradycje wypełniać, ale właśnie w takiej szczerości serca. I też Biblia pisze, że Pan Bóg chce wyznawców, którzy w duchu i w prawdzie, z czystości serca, z takiej szczerości Jemu służą, a nie właśnie takie obrządki, tak? No to się Panu Bogu nie podoba. To wszystko jest gdzieś potrzebne, ale na pierwszym miejscu najważniejsze jest nasze szczere, oddane serce.
To się Bogu podoba. Myślę, że to są rzeczywiście piękne myśli. Właśnie jeszcze zwrócę na taką rzecz uwagę, że Pan Bóg chce, żebyśmy Mu służyli serca. Tak? Bo jest pytanie właśnie, no jak to zrobić? Jak to jest? Tak? I właśnie my często nie rozumiemy, że to On jest ten, który nas motywuje. To nie jest tak, że ja przychodzę, prawda, i coś robię po to, że robię to dla Pana Boga na pokaz, ale to Pan Bóg musi mnie zmotywować. I właśnie mi się wydaje, że my nie rozumiemy, że pobożność czasami polega na tym, że naprawdę musimy blisko Pana Boga być. I właśnie kiedy wyżywam tą miłość, którą ma do mnie, to ona w rezultacie właśnie konsekwencje tej miłości są takie, że ja jestem takim, jakim jestem. W zborze, w rodzinie i tak dalej. Jeżeli na przykład ja widzę, że się zmieniam, na przykład niekiedy, tak, to widzę, że po prostu, że znowu tracę na kontakcie z Bogiem, tak? Jeżeli ja tylko przychodzę po to, żeby pokazać się, prawda, w zborze, że jestem świetnym chrześcijaninem, tak? Modlę się świetnie, czasami nawet mówię kazania ciekawe, tak? Dla niektórych. To wcale nie znaczy, że ja naprawdę mogę być blisko Pana Boga, tak? Igor, ale tu poruszyłeś bardzo ważną kwestię, bo na ogół ci, którzy, i to jest list do Laodycei, który bardzo jasno mówi, ludzie nie zdają sobie sprawy ze swojego stanu. Izraelici też nie zdawali sobie sprawy ze swojego stanu. Oni uważali, że są blisko Boga. Oni przychodzili do świątyni, uważali, że są narodem wybranym. Więc to wcale nie jest takie oczywiste, że człowiek, który potrzebuje tej relacji z Bogiem, bo go nie ma, bo jej nie ma, zdaje sobie z tego sprawę. I teraz co zrobić, żeby uniknąć takiej sytuacji, żeby nie popaść w ten sen, w ten marazm, w to samozadowolenie, gdzie już dawno jesteśmy od Boga oddaleni, a nam się wydaje, że wszystko jest w porządku. Jak dbać o tą relację z Bogiem? Może mi się wydaje, że tak krótko tylko powiem, że wtedy, kiedy rzeczywiście widzimy właśnie, że Pan Bóg działa w moim życiu. Mi się wydaje właśnie, że takim wyznacznikiem jest to, że kiedy widzę na przykład, że Pan Bóg tak jakby staje się kimś biernym, albo ja wyznaję Pana Boga, ale natomiast nie widzę to rzeczywiście, że On działa. To mi się wydaje, że wtedy wiem, że coś jest nie tak. Bo jak czytam Starego Testamentu i Nowego Testamentu, to Pan Bóg zawsze działa w życiu człowieka. Nie jest tak, że jest stagnacja. Że po prostu przychodzę do kościoła, prawda, przez 50 lat siadam na krzesełko, zawsze śpiewam pieśń na rozpoczęcie nabożeństwa, wysłucham dobrze kazania, idę do domu i jest wszystko pięknie, ładnie. Nie. Panu Bogu takie życie chrześcijańskie mi się nie podoba. On doświadcza cały czas człowieka. Czytam życie Abrahama, Mojżesza, to było pełne doświadczeń. I takie życie musi być każdego człowieka. Jeżeli nie masz takiego doświadczenia, mogą być właśnie, jak myśmy mówili nawet o takim karaniu, że mam, jak my właśnie widzimy jako karanie, ale właśnie Panu Bogu właśnie może zależy wtedy na to, żeby cię wychować, żeby ci pokazać właśnie, jaka jest jego droga. I znowu użyłeś słowa klucz doświadczenia. Jeżeli nie mamy doświadczeń, jeżeli będziemy jak to morze martwe, tylko przychodzić i brać, to nawet nie zauważymy, kiedy uśniemy. Doświadczenia, służba Bogu, służba ludziom, opowiadanie ludziom o Bogu. Ja pamiętam, było kazanie parę tygodni temu, gdzie pastor powiedział, że on codziennie rano modli się krótko słowami: Boże, użyj mnie. Od tamtej pory codziennie się tak samo modlę. I codziennie wyczekuję chociaż jednej małej okazji, żeby komuś opowiedzieć o Bogu w taki czy w inny sposób. I te dni, kiedy mi się to udaje razem z Bogiem, to są najpiękniejsze dni, które sprawiają, że ta relacja faktycznie jest żywa. Jeszcze na sam koniec mam dwa teksty, które są najpiękniejsze, jedne z wielu pięknych tekstów z Biblii, ale akurat z doświadczenia Pawła, które pokazują, jak bliską relację Paweł miał z Bogiem. Ja chcę przeczytać. Joasiu, jakby mogła cię prosić, drugi list do Tymoteusza, 1:12. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Pewien jestem, komu zawierzyłem. Myślę, że Jeremiasz miał taką samą relację z Bogiem jak Paweł. I abyśmy my wszyscy taką relację mieli. I na koniec jeszcze
Igor, może ciebie poproszę o przeczytanie tekstu też z drugiego listu do Tymoteusza, 4:7-8. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiary zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. I ten piękny tekst dedykuję wam wszystkim, Doli, a my tobie, Joasiu i Gorze. Dziękujemy. I wszystkim, którzy nas słuchali. Bardzo dziękujemy za wspólne studium Biblii. I proszę jeszcze, Joasiu. Ukochany nasz dobry Panie, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że mamy Ciebie, że każdego dnia w tym świecie pełnym zła, cierpienia mamy do kogo przyjść, u kogo się schronić. Proszę Cię, pomóż nam codziennie pamiętać o tym, że jesteś obok, żebyśmy w tej codzienności nie zapominali o Tobie. Proszę Cię też, aby nasz wzrok zawsze był skierowany na Ciebie, cokolwiek by się nie działo. Pomóż nam i naucz nas wybaczać, dostrzegać potrzeby innych, aby każdy nasz dzień był ku Twojej chwale przeżyty. Proszę Cię, wzmocnij nas, jak tutaj nas widzisz, również tych przed internetem, abyś, Panie Boże, każdemu dał ulgę i poprowadził według woli swojej. Dziękujemy Ci za wszystko, czym nas obdarzasz każdego dnia, za wszelkie błogosławieństwa, doświadczenia. I Tobie niech będzie chwała. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze wspólne studium. Ostatni temat z Księgi Jeremiasza. A Państwa zapraszam na zupełnie nowy temat. Będziemy studiować bunt i odkupienie. A zaczniemy od kryzys w niebie. Zapraszam.